Siostry księżniczki zawsze uwielbiały spędzać ze sobą czas. Ale odkąd książę Janek przybył do królestwa, wszystko zupełnie się zmieniło. Spójrz, jaki jest przystojny. Wow, to dla mnie? Dziękuję. A może spacer po parku? Niestety Rakela zupełnie zapomniała o swojej siostrze. Zła królowa Ola wpadła na sprytny plan. Spójrz, jacy są szczęśliwi. Musi to zmienić. Syrenka postanowiła się zemścić. Kilka sekund i już jest w zamku królewskim. Wow! Świetnie, pierwsza pułapka gotowa. Co dalej? Cóż, na takim łóżku nie da się wyspać. A to będzie niespodzianka z nieba. Chwila, co tam jest? Co za słodkie zdjęcie z dzieciństwa. Ty! Oddaj to. Co ty tu robisz? Czy to ty? Tak. A to ja. Ty? Tak, ja. O mój Boże, kochana. Tak długo cię szukałam. Ostrożnie, królu Janie. What? Jak zwykle nie widzi, dokąd idzie. O, jeszcze jedna pułapka. O rany, to boli. Nie zwracaj uwagi. Dobrze, pamiętasz, jak to było? Księżniczki robiły wszystko razem. Miewały herbatki. Panny, dzisiaj nauczymy się sztuki picia królewskiej herbaty. Najważniejsze jest wystawienie małego palca, gdy bierzecie filiżankę w dłonie. Tak. Świetna robota, Ola. Tak szybko się uczy. Teraz ty. Pokaż mi, jak to robisz. Podczas gdy Rakela uczy się etykiety, jej zła siostra bawi się klejem. Teraz wszystkie palce są przyklejone do kubka. Coś nie działa. Ja... Nie wiem. Aha. O nie, księżniczka Rakela oblała ten egzamin. Teraz zostaną ocenione. Nadszedł czas Oli, by zabłysnąć. Nie denerwuj się. Nauczysz się tego. Czy wiecie, że w dawnych czasach wystawienie palca podczas posiłku było uważane za elegancję i oznakę dobrych manier? Ale obecnie jest postrzegane jako niegrzeczne. Więc nie róbcie tak przy stole. Teraz pokażę wam, jak chodzić jak księżniczka. A pan Botticelli nam w tym pomoże. Nie zapomnijcie o postawie. Wow! Doskonały chód. Prawdziwi królewscy chodzą w ten sposób. Teraz twoja kolej. Ola idzie pierwsza. Nie do wiary. Jest w tym niesamowita. Dobra robota. Wow, spójrz na nią. Jak ta książka nie spada jej z głowy? Wow. Nauczycielowi się podoba. Wow, to było fantastyczne. Spójrz, jak fajnie. Chcesz to przymierzyć? Wygląda na to, że coś kombinuje. O, super! Bardzo wygodne. Świetnie! Masz naturalny talent. Nie to! What? Ola doniosła na siostrę. Hej, młoda damo! Co ty robisz? Mogę pooglądać? Aha! Chciałaś mnie oszukać. Zostaniesz za to surowo ukarana. Nie trzeba było ze mną zadzierać. Och! Genialne! Rakela poprosiła o drugą szansę i zaimponowała nauczycielowi chodzeniem w szpilkach. O wiele lepiej! Ta gwiazda należy do ciebie. Hej, ta nagroda jest moja! Pięknie! Zasługujesz na to!
chciała wrobić siostrę, ale pomogła jej wygrać. Będziemy się uczyć królewskiego śpiewu. Wow, nawet królewna Śnieżka pozazdrościłaby takiego śpiewu. Okej, pokazałem, jak to się robi. Teraz wasza kolej. Nieźle, Ola. Ale nie potrafi zwabić ptaków tą piosenką. Nie denerwuj się. Później się nauczymy. A teraz kolej na Rakelę. Czekamy. Dlaczego Ola była taka hojna? Okej, wróćmy do śpiewu. Ups, dlatego dała siostrze gazowane picie. Ale obciach. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Mogę spróbować jeszcze raz? Teraz jest znacznie lepiej. To prawie jak MTV Music Awards. Jestem pod wrażeniem. To najlepsze, co słyszałem w życiu. Trzymaj to. To jest twoje. Wow. Znowu porażka, co, Ola? Rzucanie kamieniami pomaga Oli się uspokoić. Nigdy jeszcze nie była tak zdenerwowana. Hej, siostro, nie martw się. Następnym razem ci się uda. Jak chcesz, możesz wziąć wszystkie gwiazdy. Wow. Poważnie? Są moje? Dziękuję. Fajnie, są takie błyszczące. Wow, jaki przystojny. Jak dziewczyny przyciągną jego uwagę? Ola jest zdeterminowana i gotowa na wszystko. Ale Rakela nie zamierza się poddać. Nikt nie może odmówić puszki coli. Ola musi wykonać kolejny ruch. Wow, pistolet na wodę to marzenie każdego księcia. O co się założysz, Rakelo? To oryginalne. Może za drugim razem będzie smaczniejsze? Zadziałało! Ola i Janek zakochali się w sobie. Spacer po plaży i zwiedzanie atrakcji. Ta dwójka nigdy się nie nudzi. Janek jest gotowy na ściągnięcie kokosa z palmy dla Rakeli. Jak romantycznie. Tak więc to tak. Wtedy Ola postanowiła zniknąć i stworzyć królestwo na dnie oceanu. Ups, to wszystko przydarzyło mi się przez ciebie. Rzucę na ciebie okropną klątwę. Rozumiesz? A masz. O, król się pojawił. Nie ma mowy. Rakela tak tego nie zostawi. Epicka, magiczna bitwa. Kto wygra? Nic mi nie jest. Ola 1, Rakela 1. Teraz czas na ruch Oli. O, zegar zaczął się cofać. Królowi się podoba. Wow, to nie są siostry. To prawdziwe gladiatorki. Magia przestała działać. Poznajcie pannę Jankę. A ty? O rany, co za styluwa. Przestańcie. Zawsze dostajesz to, co najlepsze. Mam cię dość. Kłótnia siostry jest gorsza niż huragan. Niech ktoś je powstrzyma. Uspokójcie się. Wiem, czego potrzebujecie. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Kan Ying, najfajniejszy terapeuta we wszechświecie trum. Janek! Nie jestem Jankiem. Co to za głupie przebranie? Poznajemy cię przecież. Tak. Wszyscy musimy się uspokoić. Co się dzieje? Pomóżmy sobie i... Czy naprawdę nastąpił rozejm? Nie. Wredne królowe nie są gotowe się poddać. Co zrobią? Doświadczony terapeuta wie, że miłość uratuje świat. Teraz musi przekonać Olę i Rakelę. Spójrzcie, to całość. Połówki? Całość. Połówki. Dwie części działają tylko razem. Rozumiecie?
trochę magii i znów wszystko jest w całości. Co? Dobrze, jeszcze raz. Widzicie, jeśli jest jedna gałąź, łatwo się łamie. Ale kiedy weźmiemy całą miotłę, nie da się tego zrobić. Widzicie? Super siła! Ups, nie udało się. Znowu słychać hałas. Sesja psychoterapii nie powiodła się. Mam cię dość! Spójrz na tego lekarza. Ola i Rakela są wściekłe z powodu Janka. Spójrz na tego mądrale. Stój! Siostry w końcu się do siebie uśmiechnęły. A oto główny powód irytacji. Czy to bukiet dla Rakeli? Nie ma mowy. Kwiaty dla pięknej Oli. Wyjdź za mnie. Hej, a co ze mną? Co się dzieje? Co z tobą? Niewiarygodne. Terapeuta Kanto, wypisz, wymaluj, król. Niesamowite. Cóż, czas się pożegnać. Rakela podarowała siostrze jajko Faberge, które dał jej Janek. Czas, aby zakochana para odwiedziła podwodne królestwo. Nie mam ogona! Teraz go ma. Jest bardzo stylowym trytonem. Wow! Od zawsze taki chciałem. Każda dziewczyna ma swoje królestwo i swój los. Ale miłość je łączy.